Pomysł się narodził przed 8-9 miesiącami. Siedzieliśmy sobie w biurze jeszcze z Kubą Staszkiewiczem, dla którego oczywiście nawet w tej chwili duże podziękowanie, bo też dzięki niemu ten turniej został reaktywowany. My jesteśmy lechistami i pamiętamy ten turniej jeszcze jako dzieciaki. Sami uczestniczyliśmy w tych turniejach i chcieliśmy wrócić jak najszybciej do tego pomysłu. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Każdy z nas chce wygrać, z tym, że no, pierwsze i najważniejsze dla nas jest to, że mamy możliwość zmierzyć się z zespołami z Polski, z silniejszymi, grając im bardziej fizyczny futbol. Najważniejsze jest to, że każdy gra, że każdy ma swoją szansę. Jest duży nacisk na to, że jednak nie musimy w tym wieku wygrywać, a głównie musimy dawać wszystkim szansę, żeby każdy miał swoją szansę gdzieś tam się rozwijać, szczególnie ci chłopcy, którzy są jakby urodzeni w drugiej części roku i na to jest duży nacisk, no ale wiadomo, żeby budować pewność siebie trzeba wygrywać, więc próbujemy jak możemy. Fajnie osiągnąć jak najlepszy wynik, ale mówię, no szkoleniowo to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna inicjatywa, bo jak dla nas, dla MUKS-u CWZD Bydgoszcz, wspaniała przygoda spotkania się z najlepszymi akademiami w Polsce, wymiana doświadczeń, podpatrywanie nowych rzeczy, które się dzieją w Polsce. Także mówię, ja jestem jak najbardziej na tak, ale oczywiście no, trzeba też wpajać tą mentalność zwycięzcy i także bez względu na to, o które miejsce się gra, gra się o to, żeby wygrać. Oczywiście uczestnictwo w takich turniejach no, ma na celu to, żeby chłopcy z jednej strony skonfrontowali się z zespołami z innych regionów Polski, a na tym turnieju w Gdańsku też znanych zespołów europejskich. Możliwość grania na turnieju Marapolu w Krakowie i na pewno zauważalne jest to, że oni mają swój styl od najmłodszych roczników po seniorów i tego się trzymają, nie zbadają na wyniki, starają się po prostu wyszkolić te jednostki, ale my naprawdę nie odstajemy poziomem. The tournament is very good. It's very well organized. Gdansk have done a very, very good job with the facilities. It's excellent. The pitches are brilliant, and the level of competition has been really, really good for our boys. Rywalizacji bezpośrednio z zespołami w trakcie meczów wynik jest dla nas bardzo ważny, ze względu na to, że chcemy budować już u chłopców mentalność
zwycięzcy, natomiast dla nas trenerów uważam, że nie może być to priorytetem. My musimy patrzeć na inne rzeczy, takie jak właśnie rozwój chłopaków i to jest dla nas element, na który zwracamy największą uwagę. Natomiast już w samym meczu oczywiście zawsze chcemy być lepsi od przeciwnika. They've found it really, really tough, obviously in England with the year bias, obviously January to January here, we go September. So for us physically, it's always a challenge for our boys. It's really good test for our lads to get an understanding of what they need to apply themselves when they come up against bigger physical boys. So from our perspective, it's a real good psychological test for our lads. But we've been really, really impressed with the quality of opposition. The technical ability that the boys have in Poland is really, really high. It's good. Nie na co dzień możemy się spotkać z zespołami angielskimi, rosyjskimi czy norweskimi, dlatego chcemy się ścierać z najlepszymi, chcemy rywalizować z najlepszymi, bo wiemy, w którym kierunku iść my jako trenerzy polskiej myśli szkoleniowej i czy Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. Wiemy, w którym kierunku podążać. To jest dla nas bardzo ważne. Kiedy możemy grać z drużynami z innego systemu, bym tak powiedział, piłkarskiego, bo przecież Norwegowie troszkę inaczej, a Anglicy troszkę inaczej, ale my mamy za sobą też fajne gwiazdy. Jeździmy do Holandii, byliśmy ponad tydzień czasu w Anglii, graliśmy z Liverpoolem, z Manchesterem, z Nottingham Forest, Sheffield United, także no, mamy gdzieś tutaj za sobą jakieś fajne mecze. No trzeba grać, trzeba jeździć, trzeba grać, żeby krok do przodu robić, a przynajmniej, żeby w którymś momencie nie zderzyć się z jakąś tam kulturą taką, że po prostu tego nie widzieliśmy. Dużo już widzieliśmy, chłopcy dużo widzieli, sparowali z fajnymi drużynami, wiedzą, na czym to polega. Bardzo się cieszymy, że możemy rywalizować z zespołami z zagranicy. My akurat wczoraj rozegraliśmy mecz z drużyną z Norwegii. Zawsze to są ciekawe spotkania, ponieważ no, to są różne style, różne myśli szkoleniowe i warto chłopców sprawdzić w takim meczu. Zanim jeszcze zaczęliśmy zapraszać, to musimy zorganizować budżet dziękujemy właśnie miastu Gdańsk, urzędowi marszałkowskiemu, którzy nas pomogli tą taką największą kwotą, oczywiście Energa. Przy takim turnieju to budżet był dosyć wysoki, więc organizacyjnie nam to bardzo pomogło. We'll be right back.